Kochani, ostatni pojedynek, ale już teraz bez cofania. Mamy 1-1 w meczu. Przypominam, kochani, Szabełki na Kruszyn Arenie. Bawimy się w wakacje 2018. Słuchajcie, kochani, oni strzelają bramki stąd. Podaj Kudziu jedną. Patrz. No. No daj jedną piłę. Patrz. Oni uderzają stąd na brameczkę. Nie wolno bronić. Ach, nie wolno bronić mi rękoma, tylko głowa bądź nogi. Jeżeli z obrony, z powietrza trafię do małej, mam punkt. Jeżeli nie trafię, oni trafią. Może być klata, głowa, cokolwiek, cycki. Także Kudziu, przywitałeś się z widzami. Kudzio jest cudownie brudniutki, ale on dzisiaj jest po treningu. Oni z Nadią dzisiaj trenowali. Gutek odpoczywa, wrócił wczoraj z Wolfsburga. Dawaj piąteczkę. Siema, Guteczku. Przypominam, 1-1. Gramy finałowe starcie, ostatnie. Teraz już nic nie cofamy. Wy 20, ja 10. Gotowi? Tak. Dawaj. Przypominam, do opony 3, w oponę 2, do bramki 1. Jadą. No właśnie zaczęli 2-0. Leci. Dwa, jeden. A może na przykład masz ograniczoną ilość, czy nie? Nie. Tego nie ustaliliśmy. Ustaliliśmy, że piłka musi być z powietrza, a nie z ziemi, tak? Nie, no to się udało, tato ma punkt. Jest 2-1. Ale nie, bez oddalania. Kochani, patrzymy na VAR. Niestety, pociechy z niej nie mamy, ale kochani, muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę od początku nie mieliśmy z niej pociechy. Sprzęt nie wytrzymuje obciążeń treningowych na Kruszyn Arenie. Powiem wam tak, najprawdopodobniej ta środkowa rurka, mamcia, spytaj mamy, żeby zobaczyła w garażu rurkę na dwie dziurki z dwóch stron, wiesz, żeby były dwie dziurki. Taka sama jak ta, co tam pękła, bo ta jest, Guciu, taka jak tam leży, zobacz, ona od góry jest, daj to mamie. Zobacz tylko to, kochani. Popatrzcie, tutaj mamy kawałek jednej rurki, ale ona niestety, kochani, ma tylko jakby jedną stronę. O, możemy ewentualnie zrobić coś takiego, czekajcie. Może się uda. Wejdzie tu. Uwaga. Uwaga. Mała modyfikacja. Uda się czy nie? Nie. Nie uda się, bo ona jest za długa. Kochani, chodzi o to, że no nie trafiliśmy z tymi brameczkami, jeżeli chodzi o naszą Kruszyn Arenę. Jednak siła u nas jest, kochani, tak, misiu? 20-20. Przejdziemy na baszlanie, czy nie? Zaraz zobaczymy, myszko. 1-0? 1-0? No, masz? Mhm. Słuchajcie, 1-0. Mamy szczęście, z drugiej bramki Gutek przynosi, także od razu naprawiamy. Proszę bardzo. Wymieniamy. Z dwóch bramek mamy jedną. Jeszcze się pobawimy. Słuchajcie, udaje się? No tak. Mamy naprawiony sprzęt na Kruszyn Arenie. Jedziemy dalej. Wynik meczu jaki jest, Szabełki? 2-1. Ile? 2-1. 2-1? Czekajcie, wkładamy tu. Uwaga, uwaga. Gdzieś tutaj musi być ten dynks chyba. Będziemy musieli zainwestować w metalową. Musimy zainwestować w drugą metalową, dokładnie. W każdym bądź razie ile mamy? Ale krzywy ten słupek. Bo tam dołem uciekło, wiesz? Nie, nie, tu też musi na dole. W metalowej. Patrz, tu też uciekło. W metalowej poprzeczka nie pękła? Nie. Tutaj po prostu od wiszących opon troszeczkę, wiesz, jest. Jaki wynik? 2-1. 2-1. Przepraszamy za przerwę w grze. Pod. Myślę, że za blisko jesteście, Guciu. 2-1. No, Kudzio. Mówisz, że leci, a ustawiasz. Poszło. Kudzia też przeleci, bo jest za wysoka, no. Brawo! Przeleci nad głową taty. Ile było? 2-1? 3-1. Czemu? No bo macie te piłki bite, już boli mnie głowa. A. Trochę tych piłek, kochani, już tą głową ograłem. Leci? 4-1. Ja. Co ty jesz? No. Jest! Piękna Brazylijka, 4-2. I tak będzie dobrze, my 2 punkty, ty 1. No i mecz.
4-3. Po tej wyrównam. Leci. Przypominam, że 1-1 w meczu. Leci, tata. No. Blisko. Poszło. 4-3. Mhm. Nie no, leci, tata. Uwaga. Krecik. Kochani, nasza kruszyna areni, arena to kępka na kępie, to takie typowe kępno, ale mimo wszystko dobrze, że ją mamy. Tato! Jestem! A i masz szczęście, właśnie w taką kępkę trafiłem i ona zamiast do bramki to uciekła gdzieś tam. 4-3. Leci! Znowu! A i... 4-3, szybka ta akcja, szybka ta dogrywka, bo na zaraz komary zjedzą. 4-3. Zapraszamy Was jeszcze raz do Bełchatowa, 11 sierpień. Będziemy z Szabełkami na obozie. Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy. Regio Sport, KS Talent i my organizujemy fajną zabawę. Ohoho! To już przyszło zmęczenie materiału. Myślę, że jednak wygram ten mecz. Wow. O, Gutek od trzech strzałów, nie było nic, świetne bramki. Myślę, że zaczął się ten moment, który... Aj! Nie miałeś czego. 5-3. Zaczął się moment, kochani, który uwielbiam. Trochę mnie lekcjoważą. Nie wiedziałeś, co się dzieje. Nie wiedziałeś, czym. Nie wiedziałem, czym. Dostałem w nosa, słuchajcie. No jest ryzyko tej zabawy, dlatego na niektóre strzały nie idę. Patrzę, czy krew nie ma, nie ma. Strzał jednak był mocny. Było nos, kolano, wszystko. Ile jest? 5-3. Było obok. Właśnie obok bramki. To bez? Bez? Bez. Ja myślę, że Wy za blisko strzelacie i za wszelką cenę chcecie tą piłkę taką bitą dać z krótkiej odległości. Tato, dlatego leci. Jest problem. Leci. Nie ma kiedy spać. Leci! No. A takie ja lubię. 5-4. Właśnie prawie. Podasz, Szymek? 5-4. Okej, nie zauważyłem. Dawaj, dawaj, żwawo chłopaki. 1-1 w meczu. A do ilu gramy? Do dwóch? Dobrze to wróży. Zjadę was. Do dwóch gramy, tato? No. Dawaj. Ile jest? 5-4? 5-4. Dla nas? Jeszcze tak, ale jak tak będziecie strzelać, nawet nie mogę se gola strzelić, bo już chłopaki walą nawet nie w światło bramki. 5-4. Możecie zacząć się przykładać, bo już księżyc wyszedł. 5-4. Jak sami nie strzelacie, to chociaż dajcie szansę mi. Dobra, poproszę o strzały w światło bramki. Leci! Dobra. Dobra, to było słabe. Jak dobrze nie przyleciało, bo byś miał gol. Strzeliło! No. Tato, to się liczy. Aj! Dobre, ładne. Ile? 6-4. 6-4. No nie, gola nie ma. 6-4. Moja dupka. 6-4. Blisko. Leci. Wow. 6-5, kudełku. Dziękuję. Dobra piwa była. Tak czy nie? Tak, 7-5. 7-5 dla was. Przypominam, oni do... O! 9-5. Zatrafienie w oponę są 2 punkty. Zderzyłem ładne po długim, bo tutaj to byłaby obok, nie? 9-5. Okiem. 9-5, Kudziu, dawaj. Od Kudła mam dużo bramek. Jego piłki lecą długo. Łódka są bite, boli głowa i nosek. Właśnie o tym mówiłem. Już nie ma noska. 10-5. No wy do 20, ja do 10. Oni mają pół i my mamy pół. Ale masz 6. 6 mam, a wy 10. Tato, ale w dużych setach do ilu? No nieważne, trafię i nie Misiu, masz wygrać. Jak, ile w dużych setach? Jest 1-1. Wygram 2-1 i baj. Przykładaj się, jak wygram, to wygram cały mecz. Piękne! Wow.
Ale farta macie! Bo to są normalnie moje bramki, jak się coś takiego stoczy. Dokładnie, była poprzeczka, tam słupek. Jest 10-6. Ja 4 od końca. Leci! Dobre! Za takie bramki, Kudzio, brawa! 11-6. Podaj szmyk tam. Ładna, słupeczka. Dawaj. 13-6. Leci, tato! Leci! A, jak mi do dołka spadła! Dlatego 13-7. No jak wyszło? Przechwyt dostał w brzuch. 14-6. Słuchajcie, nie, bo taka piła na mnie, to co ja mogę z nią zrobić? Udo nastawię, już piecze mnie, Udo, nos mnie piecze, głowa boli. Całej siły w ciebie. 10-6. Tak nie wolno! Leci, tata! Ile to już? 15. Ile? 15. 15 do? 6. Muszę się inaczej ustawić, słuchajcie, będę plecami bronił tej. Bo on teraz siłowo wali. No tylko tak, może coś wejdzie. Ile? 15-6. A, cwanie, cwanie, cwanie to chciał zrobić. 15-6. Przypominam, kochani, parę dni temu wróciliśmy z Wolfsburga. Wspaniałe, słuchajcie, przygody, wspaniałe pamiątki, ale przede wszystkim wielki piłkarski rozwój, krok do przodu. Dawaj. Ile? 15? 6. Ale se w ucho trafiłem. Liczy się? Tak, 16-6. Toczyła się do bramki. W ucho se trafiłem. Leci. Brama? No 17. Brawo. 17-6. Idę opony i wygrywam. O, ale blisko było, ładnie, kudeł. 18-6. Teraz już odejmujesz, nie? Nie, bez odejmowania, 18-6. Ja wywaliłem. Chcę w kępkę ustawić z prawej góry. Leci! No. Pada do dziury, dużo kępek mamy. Leci, tata! No. 18-7. Leć. 19-7. Dobrze, że nie opona, bo by było po wszystkim. Leci! 19-7. Broń! Dwie piłki miałem, szkoda. 19-7. Ale wiatr ją wniósł. 19-7. Brawa. Strzelić tak w miejsce? No. Długo, byłoby. Leci, tata. Dobra. 19-7. Aj. Dobrze, że ten mecz już kończy, moja głowa. Czułem, że to będzie moja bramka. Dobre było. Leci. 19-8. Leci, tata. No. Nie, ale masz szczęście. Taka się nie liczy. Musi być z powietrza. Znowu za mocna. Gratulacje, chłopaki. Podaj. 20-8. To była moja taktyka. Odejdź jeszcze raz. Gratulacje, Kudziu. Gratulacje, Gutku, dawaj piątkę. Macie uścisk pana prezesa. Widzowie, dziękujemy, że z nami byliście w tej krótkiej serii Skruszyn Areny, ale ostatnio naprawdę macie mało naszych wariat. Co było? Opona z prawej z miejsca. Tato. Dziękuję bardzo jeszcze raz, chłopaki. Tak, Misiu? No właśnie, nie wiem, czy zdążymy. Idź zobacz, jaki czas jest, Kudzio, i powiemy. Kochani widzowie, buziaki dla was, biorę kamerę, pakuję tam kartę. Karolek, a co ty tam robisz? Zobaczcie, my cały czas mieliśmy kibica. Zobaczcie, kto tam siedzi. Siemasz, Karolku, to jest nasz kochani kotek. Nasza wspaniała, słuchajcie, maskotka żywa w domu. Tak, Misiu? Z prawej, z powietrza, ta, z miejsca.
No dobra, Guti, jeszcze raz gratulacje. Trzymajcie się, kochani, pozdrawiamy serdecznie. Jest już dosyć późno, bo tam już się księżyc pojawił nawet u góry. No to kończymy. Słoneczko, zobaczcie, tam się chowa niziutko. Także do zobaczyska. Trzymajcie się, pa.